Niekończąca się i najfajniejsza. No to powiem szczerze, że system książęcy, demokracja to jest jeszcze, tak powiem, takie to są zagadnienia, o których jeszcze powiem w najbliższej, nawet teraźniejszości, a nie przyszłości wcale. Taka jest właśnie ta nasza ulubiona, ukochana wielka demokracja. Dzisiaj grymanki oczywiście. Takie mocniejsze. Więc ci z Państwa, którzy pili te mocniejsze grymanki, pozdrowienia ode mnie oczywiście. Wielkie. I oczywiście przechodzimy do pozdrowień. Pozdrowienia dla są Chicagowców, oczywiście, dla takich krajarzy właśnie chińskich warzyw i największe pozdrowienia jeszcze przesyłamy dla oczywiście tych, którzy myśleli, że my nie potrafimy latać. Ale my potrafimy latać. Idziemy szukać dalej. Kilka słów na wstępie o takiej filozofii i o takich gościach, nie? Co są takimi politycznymi przeginaczami pały po prostu, nie? No to ja zajmuję się nie przeginaniem pały, ale są też tacy, którzy właśnie zajmują się przeginaniem pały, nie? I tutaj akurat te kierunki, one są już po prostu mniej uściślone. Dlatego właśnie ta przeszłość jest czasami nawet mniej ważna niż ta historia. I mając tutaj po prostu prawdę jako pierwsze wartości, nie tylko, nawet wcześniej jeszcze, no to bądźmy po prostu prawdziwi i jeszcze, ja wiem jacy, i jeszcze obiektywni. I tak właśnie rozpoczynając historię właśnie
pewnego kulturowego zagadnienia, które nazywa się demokracja, jest się właśnie wtedy z przodu tego właśnie bezwzględnie jawnego i czystego właśnie studiowania, przede wszystkim właśnie społecznych nauk europejskich i nie tylko po prostu. Tak jak więcej dodajemy tych wakacji, no bo wakacjami można tak naprawdę zaspokoić tylko i wyłącznie sezon i nawet nie zaspokoić wcale, sezon ogórkowy po prostu. Tak jest na Poznaniu. I ja postanowiłem, że drodzy Państwo, zwiększę właśnie sprzedaż. Nie tylko już tak po amerykańsku, ale też po prostu będę miał swoje towary. No to powiem szczerze, że po prostu wszystkie te bajery będą oczywiście dodatkowo jeszcze będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej, jak ktoś by tam chciał, nie? Ja jeszcze robię strony oczywiście internetowe, inne bajery właśnie. Ale tak, będąc już największym szefem i największym gościem, no bo ja jestem największym szefem i największym gościem, to od razu właśnie dodaję do tego zasięg właśnie taki większy niż na telewizji. Więc śmiało mogę powiedzieć, że jeśli ktoś powiedział, mój kolega tak jeden właśnie, tak chciał powiedzieć, że na Polsce jest ten kapitalizm jakiś tam toczący, coś takiego, że tam ludzie sobie kradną. Więc to jest nieprawda wcale, drodzy Państwo. Sprzedaż jest na wszystkich systemach, nie tylko na kapitalizmie wcale po prostu. I żeby to było jasne, to jest jasne po prostu, drodzy Państwo. Więc ja powiem szczerze, że no można jeszcze śmiało właśnie zapychać rynek kiełbasami, innymi towarami po prostu. Drodzy Państwo, no co byś powiedział, no trzeba jarać, nie? I teraz powiem szczerze, że akurat te wszystkie słodkości, te wszystkie wielkomiasteczkowe słodkości, to miasto wciąga, drodzy Państwo. Daję z łokcia, ale jak z bicza strzelił, nie? I tutaj ja powiem jeszcze, że wiele my robimy, wiele my gramy koncertów też, wiele my robimy zabawy, wiele konstruujemy i jeszcze wiele podróżujemy, ale tutaj powiem szczerze, drodzy Państwo, że no najważniejsze teraz przede wszystkim to kurde, żeby właśnie pojechać w końcu gdzieś na dłużej za granicę, można tak powiedzieć, nie? I tutaj akurat te wszystkie, które wy macie takie, te najprawdziwsze zmysły, nie? To one są tak naprawdę za granicą, powiedzmy sobie szczerze.
że akurat zawsze i nie tylko. I ja powiem jeszcze więcej, że tutaj akurat najważniejsze to już są nie tylko te wielkie pozaprzyrodnicze bajery, ale też właśnie jest bardzo ważne lotnictwo oczywiście. Tutaj coś leci, może zaraz pokażemy taki helikopter brytyjski własnej produkcji. Jest po prostu wyśmienitym widokiem po prostu i słychać już, że leci. I teraz tak, można się zastanowić, o, samolot nawet leci, tutaj widać właśnie. Można się zastanowić, kto ma tyle odwagi, a nie kto ma tyle pieniędzy. No bo wszyscy mają tyle i więcej pieniędzy po prostu. Taki jest nowy styl. Jeden gość, co się tym po prostu akurat zajmował, nie? Był nawet, kurczę, doceniany w latach 80. zwłaszcza. No to teraz sobie śpi. Proszę bardzo, Ślimak Robert. Ale my tutaj tak żartujemy, no ale tam jest taki sprzęt już bardziej historyczny. Jak ktoś się interesuje bardzo geografią i też innymi bajerami, no to śmiało może rozpoznać właśnie tak naprawdę skąd są te właśnie wielkie parki. I łodzie oczywiście. Tutaj się kaczki opiekują, żeby tylko one były za... Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Teraz śmiało można zauważyć, jaki będzie ten po prostu finał tutaj, więc człowiek nie należy do przyrody wcale, nie? Ale szczerze powiedziawszy, no, zwierzęta należą do przyrody. I tutaj zwierzęta od człowieka i człowiek od zwierząt różnią się właśnie hormonami. Więc tutaj śmiało można powiedzieć, że my cały czas trzymamy rękę na pulsie. Idziemy szukać dalej. No, tak powiem szczerze, że teraz jak można powiedzieć, wszyscy są bardziej pewni siebie i mają o wiele, wiele, wiele więcej, no to akurat tutaj
pozostaje nam jeszcze dodatkowo właśnie zobaczyć, jaki leci na przykład samolot wielki. I jeszcze powiem szczerze, że no, wziąć się w końcu za podróżowanie. To podróżowanie niedługo już będzie, jak tylko odłożycie Państwo na to dodatkowe fundusze oczywiście. No to co, drodzy Państwo, tutaj akurat jest taka wieża terenowa, bunkier XX wieku, która po prostu przede wszystkim tutaj przypomina o tym, jak jeszcze właśnie Hitler chciał zdobyć władzę. Tego nie mamy w dupie oczywiście. Bardziej zajmujemy się właśnie działaniami nowoczesnymi, na przykład. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Pozdrowienia oczywiście dla moich kolegów i koleżanek ze Szczecinka. I zaczynajcie już powoli właśnie śpiewać wyższym głosem. I co po prostu? Ten, kto się interesuje dodatkowo trochę wojskiem, ten lata po prostu, ja mówię, że najwyżej. Ja latam najwyżej ze wszystkich oczywiście. Ja mam najwięcej ze wszystkich oczywiście. Oczywiście, ale oczywiście powiem jeszcze, że tutaj najważniejsza jest zabawa. No, trochę tej zabawy to jednak jest najważniejsze. Wszystkie style ogarnięte są sasami, północnymi sasami, zdatnymi tylko i wyłącznie do oglądania powiększania się wielkich miasteczek. Sasami. Monster dzisiaj. I co, zaraz jeszcze po prostu jedziemy na dalszą delegację. Kolejną po prostu działu handlowego, sprzedażową stację, polityczną obligację. I dla wszystkich licytację dotyczącą przede wszystkim pojawiających się ostatnio pieniędzy. No, 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 licz się ze słowami, Kosmito jeden. Znajdujemy się teraz w klubie właśnie Desalopian Star. Dzisiaj curling. To jest bardzo dobre, no ale mogłoby być mocniejsze piwo. Czuć te zboża, czuć ten chmiel, czuć tę atmosferę i czuć tę właśnie przede wszystkim sympatię do młodzieży po prostu, nie? Do tej nowoczesnej, ubranej. No ja jestem na czarno, ale może być też na przykład na niebiesko, nie? Młodzieży, która tak po prostu
lubi te żyto i przede wszystkim właśnie interesuje się tutaj akurat już nie tylko tymi sportami, ale jeszcze też jest bardzo, bardzo, bardzo kulturalna, drodzy Państwo. I dlatego właśnie ja odzywam się też kulturalnie. I to jest dobrze, oczywiście, i to jest dobrze. Wyszedłem na zewnątrz i właśnie tutaj są takie klimaty aeroklubowe. To mi przypomina oczywiście Aeroklub Pilski. Pozdrowienia oczywiście dla pilotów i spadochroniarzy i pozdrowienia oczywiście dla całego miasta Piły. Za tych, co nad morzem. I drodzy Państwo, oczywiście należy się też przede wszystkim zapoznać z instrukcją właśnie społeczną, nazywaną jeszcze dodatkowo właśnie przejściami, oczywiście, drodzy Państwo. I tutaj już to jest trochę wyżej niż nawet, drodzy Państwo, jakby się leciało szybowcem po prostu. No i tutaj ciągła delegacja właśnie drugi karling, nie? Brytyjczycy bardzo lubią te piwo karling, tego karlinga, dlatego że one jest takie po prostu, przypomina najbardziej właśnie ten sezon turystyczny, nie? I to już jest po prostu jedna taka z bardziej znanych reklam właśnie, zwłaszcza dla ludzi, którzy lubią takie mocniejsze właśnie piwo, nie? No a same te piwo niesie ze sobą właśnie markę, drodzy Państwo. I oczywiście bardzo dobry smak. Jak ktoś jest taki wygadany jak ja, aż do tej skali takiej, że tak powiem, poza tę skalę śmiałości po prostu, no to rozpozna ten smak jako smak właśnie brytyjskiego piwa, które sprzedają właśnie w klubach, nie? Taka prawda po prostu. Od czasu do czasu zajmuję się filozofią i robieniem hałasu. Od czasu do czasu wyjeżdżam, by spotkać się z prawdą. Od czasu do czasu jeszcze przychodzę, żeby ktoś przyszedł do mnie i w gościach powiedział jakiego lubi grać rock'n'rolla. Ale jeszcze do tego powiem szczerze, że prawda jest tylko i wyłącznie po mojej stronie, dlatego że ja właśnie pochodzę po prostu z innej planety niż Melman, debile. Chcesz się zapoznać po tej stronie z prawdziwą tezą? Chcesz się zapoznać z prawdą? No to zapoznaj się ze swoją rodziną. Kosmiczni alkoholicy. Zawsze coś jest za plecami tego rodzaju. Dziennikarstwo i podróże z charakterem. Zaraz idę po następne piwo. I zaraz okaże się, kto po berlińsku jedzie na wakacje. Ja po berlińsku nie jeżdżę na wakacje. Ja po berlińsku nie jeżdżę na wakacje. Powtórzę jeszcze raz. Ja po berlińsku nie jeżdżę na wakacje. Ja po berlińsku nie jeżdżę na wakacje. A ty co? Thank you.
teraz. $40 milionów po prostu rubli, nie? Poszło na demokrację. I teraz powiedzmy sobie szczerze, że ja zaraz po tym poszedłem do szkoły. I powiem jeszcze, że po prostu czemu nie? Czemu nie? Cała delegacja trzecich curling. Duże 6 łyków i powiem, że dodajemy do tego jeszcze oczywiście, zaraz powiem co. Sudety po prostu, gol jak chuj, nie? Ja byłem kiedyś, byłem wiele razy właśnie tam w Sudetach, no to powiem szczerze, że tak naprawdę to tam piłem wiele piw, ale jedne piwo mi się bardzo spodobało na czeskim schronisku, nazywa się Złoty Kłos chyba, zdaje się. Na miastach tam na Polsce jest Złoty Babarzat, a tam było Złoty Kłos, nie? No to polecam te piwo. Normalnie leżeliśmy sobie na górach i piliśmy sobie te piwo. Z tyłu za schroniskiem, nie? Tam można się położyć. Normalnie na trawie. Ciepło, no bo to były wakacje. A na polskiej stronie, no to jest schronisko, które nazywa się Samotnia. Pozdrawiam. Naprawdę bardzo fajne schronisko. Warto iść tą długą drogą, szczerze powiedziawszy. Nie, my raz poszliśmy krótszą drogą i jednak polecam tę długą drogę. I drodzy Państwo, tam jest takie piwo z sokiem imbirowym. Nie, ja tak nie polecam piwa z sokiem, tak naprawdę nigdy wcale, ale te z sokiem imbirowym po takiej wycieczce to jest naprawdę mega power, nie? Naprawdę wielkie pozdrowienia oczywiście. I co, za tych co nad morzem. Tak, przechodzimy do rzeczy. I powiem szczerze tutaj, że przydałoby się jeszcze, żeby było na przykład więcej tak naprawdę towarów właśnie, które są takie już gorące i drogie, że aż kurwa ja je w końcu sobie kupię, nie? Poza maksymalnie oczywiście. No i te właśnie pozamarketingowe prawdy i księstwa i nie tylko oczywiście za tych co nad morzem. I broda. Tłumaczę znaczenie słowa marketing w moim dziwnym właśnie takim z kiełbasą i z przyprawami i z takim jeszcze kąśliwym, mocnym ciastkiem, że tak powiem oczywiście, znaczenie. Marketing to nie jest lewica wcale. Marketing tutaj kojarzy mi się i nasuwa się bardziej skojarzenie związane ze sprzedażą, a sprzedaż niejedno ma właśnie pochodzenie konsumpcyjne. I dlatego właśnie, drodzy Państwo, należy je rozumieć po prostu nie na pierwszym miejscu, ale na tym miejscu, na którym rozumieć tak jak chce się je po prostu przetwarzać i też, że tak powiem, rozumieć. Że tak powiem.